PRL. Podcastowe radio lokalne. Na Rami Sound Channel. To jest podcast z cyklu Rozmowy poprzekątnej. Witamy wszystkich w audycji podcastowej Rozmowy poprzekątnej. Dzisiaj dość taka nietypowa audycja. Ja nazywam się Radosław Michalski, a są również ze mną Małgorzata Mazur, Tomasz Miś, Michał Jędrasik. Chcieliśmy w tym krótkim podcaście przybliżyć Wam w ogóle, jak zaczęła się nasza współpraca. Ja może parę zdań wstępu tutaj powiem odnośnie samego pomysłu. Pomysł na założenie podcastowego radia lokalnego zrodził się w mojej głowie już w tamtym roku, natomiast wcześniej zacząłem powracać do swoich działań i pasji związanych z dźwiękiem. Te działania głównie koncentrowały się wokół mojego kanału Rami Sound, który w dużej części dotyczył nagrań lektorskich, udźwiękowienia, projektów filmowych. A wszystko w sumie zaczęło się od stworzenia pierwszych zapowiedzi playlistowo-podcastowych dzięki tutaj pomocy Dominika Klimczaka, naszego lektora z pochodzenia z Duńsko-Wolanina, to jest warto też zaznaczyć, którego głos słyszycie właśnie w zapowiedziach. I wtedy pomyślałem sobie, że fajnie byłoby wpleść w dane playlisty tematyczne ciekawe rozmowy, wywiady. I czemu w sumie nie miałoby powstać coś na wzór radia, o którym gdzieś tam zawsze marzyłem jako nastoletni chłopak. A jeżeli chodzi o nazwę podcastowe radio lokalne, ten skrót PRL, to ona jakoś tak sama wpadła do głowy. Chciałem, żeby była łatwa do zapamiętania, wzbudzała zainteresowanie. Może nie do końca chciałem odnieść to do czasów PRL-u, ale ponieważ wszyscy tutaj, wszystkie osoby tworzące podcastowe radio lokalne, no jesteśmy dziećmi PRL-u, to moim zdaniem gdzieś fajnie wpisuje się ona no, w te nasze działania. Mnie się pomysł bardzo spodobał, przede wszystkim dlatego, że po pierwszej rozmowie powiedzieliśmy sobie, jak gdyby, że ma być to przedsięwzięcie lokalne tworzone przez osoby, które właściwie się znają i osoby, które mieszkają w naszym regionie. Ja uważam, że nasze miasto ma ogromny potencjał i uważam, że to jest właśnie miejsce, w którym bardzo wielu kreatywnych wiele kreatywnych osób chce działać, czego jesteśmy, myślę, przykładem. Mnie się spodobała nazwa PRL i od razu mnie tym Radek kupił, więc wiedziałem, że w tym chcę brać udział. Szukałem pomysłu na siebie w ogóle, w jaki sposób w tym radiu podziałać. Ja chcę zajmować się muzyką, rozmową z muzykami z naszego regionu, młodymi, zdolnymi, tymi bardziej uznanymi, ale też filmem. I kiedy pomyślałem o filmie, z Duńskiej Woli prowadzę razem z Tomkiem Misiem dyskusyjny klub filmowy Między Obrazami i pomyślałem, że fajnie będzie można to połączyć. Rozmowy o filmie, o premierach, które odbywają się w naszym DKF-ie. No i od razu pomyślałem o włączeniu w to Tomka Misia, który no, też się zgodził. No szybko, no, chyba może nawet za szybko, nie dawałem się jakoś za bardzo przekonywać. Współpracuję z Michałem od 4 lat, wydawało mi się to, że tak powiem, bardzo logiczne i rozsądne. Ponadto zgadzam się tutaj z Małgorzatą, to jest taka myśl, która mi przyświeca już od kilku lat, czyli uczynienia z Duńskiej Woli miastem, które poetycko powiem pachnie kulturą. Bo ono pachnie kulturą. No tak, i to chyba jest takie nasze zadanie, żeby to wydobyć. Wydobyć oddolnie, skoro nie odgórnie, oddolnie. Żeby to pokazać. Że tutaj jest mnóstwo fajnych ludzi, że może się tutaj dużo dziać i warto o tym opowiadać. Ludzie, którzy z nami rozmawiają, już rozmawiają i będą rozmawiali, to są osoby, które może nie są na pierwszych stronach gazet, ale myślę, że Duńska Wola jest naprawdę miejscem, w którym wiele takich osób jest i mam nadzieję, że PRL, podcastowe radio lokalne, to będzie właśnie takie miejsce, gdzie będą mogli pokazać troszkę siebie, podzielić się sobą i swoimi nie tylko dokonaniami, ale nawet i swoimi pasjami z szerszą publicznością. I mam nadzieję, że mimo tego, że nie mamy wszyscy wielkiego doświadczenia radiowego, te rozmowy mimo wszystko będą dla Państwa ciekawe i dla wszystkich inspirujące.
A pierwszy podcast z naszym gościem z cyklu Rozmowy poprzekątnej, który poprowadzi Małgorzata Mazur, będzie można wysłuchać już od 27 lutego. Zapraszamy. PRL. Podcastowe radio lokalne. Na Rami Sound Channel.